tam, nie wiem jak. Nie jesteś. Nikt z was nie jest. Każdy z was może tak naprawdę odpowiednio stawiając sobie poprzeczkę zrealizować swój cel. Nie trzeba od razu dostawać Oscara i myśleć, że ja nie dostanę nigdy Oscara, żeby nie można było wziąć udziału na przykład w takich warsztatach, wziąć udziału w takim konkursie filmowym, o którym mówił pan kierownik i żeby się tym nie bawić, bo tak naprawdę potraktujmy to wszystko jako zabawę i potraktujmy to jako taką sytuację, która spowoduje, że to będzie fajna jakaś znajomość, będą fajne wspomnienia, fajne doświadczenia i spotkanie, jakby nazwijmy to, z ciekawym człowiekiem, który od 30 lat pracuje w tej branży i pewnie sporo... No dobrze, że studiowała tylko. No bo myślałem, że coś innego ci po głowie chodzi, dobrze, że studiowała. Słuchajcie, tak więc, no to grałem, tak jak powiedziałeś, jeszcze grałem w pierwszej miłości, pierwszą miłość się kręci w Wrocławiu, więc tam grałem. To granie w serialu wymaga tego, że musisz być w takiej ciągłej dyspozycyjności, tak się mówi, czyli no jakby na dzisiaj, jak mam się dzień? Piątek, no to powiedzmy dzisiaj dostajesz taką informację na adres mailowy. Wszyscy macie z was adres mailowy? Gdyby ktoś chciał napisać i was zatrudnić, każdy ma założony, no bo będą pisać i żebyście mieli gdzie to odebrać. Tam się dostaje tekst, tam się dostaje wszystko, tam się dostaje terminy. I wygląda to tak, że na przyszły tydzień dostajesz, że jesteś zajęty wtorek od 13 i dostajesz scena 15, 19, przepraszam się, środa rano, scena taka, czwartek coś. I to jest piątek. Dostajesz jutro na przyszły tydzień. Tak więc wpisujesz sobie to w kalendarz, ale już w poniedziałek się okazuje na planie, że nie zrobiliście sceny 15, bo padał deszcz, a miało być słońce. No to tą scenę przeczytałem na czwartek, na środę, na wtorek, na coś tam. Tak więc tak naprawdę, a podpisujesz taką umowę, tak naprawdę jesteś uwiązany trochę i musisz, ten serial ma prawo takie... priorytet taki ma w twoim życiu i w twoim życiu zawodowym, więc jeżeli chcesz robić inne rzeczy i zajmujesz się innymi rzeczami, trochę to jest problem. Dlatego ja gdzieś tam kiedyś, w związku z tym, że robię jeszcze inne rzeczy, troszeczkę od tych seriali odszedłem, po prostu dlatego, że one dają fajne pieniądze. No, tak, pieniądze ważne, na bank też dają, tak. Ale lepiej, myślę, prościej i łatwiej grać w serialu, roli się nauczyć, mieć adres mailowy i przekładane. Złotopolscy, ja myślę, że to skończyli ze 2-3 lata temu dopiero kręcenie emisję, czyli ja myślę, że 20 lat na pewno ten serial. Trzy seriale pojawiły się w Polsce w jednym roku, bo ja to pamiętam, był Złotopolski, Klan. Trzy się pojawiło, ale to wszystko jest jedno. I to był 97 rok. Nawet 20 lat na pewno klan był emitowany. Ale mówię Złotopolski, przepraszam. Że Złotopolscy na pewno ze 20 lat w tej telewizji byli. Ja tam tyle nie byłem, ja tam byłem rok. Niestety mądrzyłem się trochę, miałem tam swoje jakieś pomysły i pan producent mi podziękował. Bo właśnie chciałem mieć za dużo czasu wolnego, a oni chcieli, żeby było mi więcej, tak żeśmy się trochę nie dogadali. A to ten sam producent jest co a gdzie gra Porębniak z tym? Na dobrej nazwę! Na dobrej nazwę, no właśnie. No to jest ten sam producent, tak mówię, poszedłem do Na dobrej nazwę. Tam jakby romansowałem z panią Porębniak. Jakaś postać z filmu, którą chcieli, nie wiem, marzylibyście jeszcze, żeby być, nie wierzę w to, że oglądacie, przecież oglądacie telewizję, oglądacie film. Tak, ja i co, ja myślisz sobie, że patrzysz tam na to, kurde, chciałbym tak? Czy się wstydzicie przyznać? A może takie filmy, których nie można, tak? Może to coś takiego, co się wstydzicie przyznać. Są sami dorośli, pan powie. Nikt nie ma mniej niż 18 lat. Nie wiem, jest wolny. No, żadnej postaci. No dobra, a...
na ekranie. Więc on pisząc, widząc, to łatwiej mu jest później reżyserować. Ale często się zdarza, że scenariusz pana kręci pan reżyser taki, bo producent na przykład mówi, ten scenariusz będzie dobrze jakby nakręci ten, bo on kręci ładne pejzaże, a ten kręci ładne tam sceny akcji, a coś tam. Reżyser się specjalizuje. Nigdy nie jest tak, że kręci science fiction, komedię i coś tam. Są gatunki. Są gatunki, dokładnie. Tak więc są te gatunki filmowe. I teraz to jest tak, że teraz jak sobie już napisał ten scenariusz, to on sobie na przykład zaczyna myśleć, jakich aktorów, których zna, którzy są na rynku, który widział w jakimś filmie, chciałby zatrudnić do swojego filmu i widziałby, że oni by mu pasowali do tej roli. Będę chciał, żeby ktoś z was tutaj też takie przede mną, przed nami zrobił, uczestniczył w takim castingu. Tak więc, no i teraz proszę się przedstawić. Mówię, ja proszę powiedzieć zawsze i te dłonie pokazujesz tak. I on mówi teraz, no to dziękuję. A teraz tam jest jakby, no a teraz czy chciałbyś zrobić coś tam jakby specjalnego, czy pokazać, czy coś powiedzieć od siebie i tak dalej, i tak dalej. I coś tam jakby to od siebie mówisz. Kto chciałby jakby wziąć udział w takim teraz castingu? Kto by chciał? Chcesz? Chodź, to śpiewasz. Ale najpierw zrobimy tą całą historię na początku, a później nam zaśpiewasz, okej? Okay? Dobra, to stań sobie tam. Jak masz na imię? Liza, dobra. Poczekaj, Liza, ja ci będę mówił, ty mnie słuchaj. Jakby ty nic nie rób więcej. No dobra, 18. Mam lat 18. No dobra, 18. Mam lat 18. No tak, podróżowanie. Myślałem, że podnoszenie ciężarów. Pytają, naprawdę, a grasz na jakimś instrumencie? Na przykład wypytują cię o różne... Gram na przykład na gitarze. I też mam brata czy też tego, mam taki fortepian. O, dobra, bo wiecie co, wypytują też na takim castingu o różne twoje uzdolnienia tak zwane. No bo jeżeli ktoś lubi pływać, proszę, Joanna, dobra, poczekaj sobie, postaniemy. O, tutaj. Nic się nie denerwuj, nic się nie jesteś. Fajnie, super wyglądasz. Nie mam tremy. Nie masz tremy? Nie mam. Nie masz. Masz piękne okulary, fajnie nie dobrane. Tak. Ty się tak ładnie ubierasz? Tak. Ty sama sobie dobierasz rzeczy i okulary i wszystko? No tak. Super, naprawdę. Widać, że masz dużo gustu. Dziękuję. No dobra, to powiedz teraz, jak masz na imię, skąd pochodzisz, ile masz lat. Nazywam się Katarzyna Skwiorczyńska, jestem Siedlec, mam 26 lat. 26 lat, interesuję się? Muzyką, tańcem. Sportem i jeszcze... Ja się też mylę. Bo jestem leworęczny, dlatego mi się tak mylę. A tu masz uzdolnienia dodatkowe, bo wszyscy leworęczni zawsze są uzdolnieni. Dobrze wyglądasz, ci powiem. Dobra, a teraz obróć się wokół własnej osi. Pokaż rączki. Tak bliżej do siebie, co? Weź pokaż. Bliżej do siebie? Wiesz co, bo to zawsze tak każdy. Chciałbym też powiem muzykę z panią biorą. I też słucham muzyki. Super, super. I wszystko. Dobrze, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Zadzwonimy do ciebie. Chodź, bo przecież to w ogóle wie. Spokojnie. Idzie mój faworyt. Siemano. Tak, tam, tutaj. Słuchaj, no generalnie już wszystko wiesz. Co? Teraz tak. Imię, nazwisko, ile masz lat, skąd pochodzisz. Później pogadamy o tym, czym się interesujesz i tak dalej. Nazywam się Piotrka Miejski, mam 28, a moim i telefonie są filmy, scenale, lokale rozrywkowe. Lokale rozrywkowe? Dobre. Dobre. Tylko nośnej. I podrywanie kopy. Bardzo dobre kopy. Dobrze, a powiedz mi, a jakaś drużyna sportowa, piłka nożna, którą ci interesujesz? Robert Lewandowski. Robert Lewandowski.
A teraz się obróć wokół własnej osi. Dobra, idealnie, ale jak fajnie tu podglądasz, a tu trzeba tu patrzeć. Coś chcesz jeszcze specjalnie to zaprezentować? Jak chcesz... No tak, gwiezdki fajnie. Chcesz zaprezentować? A ja mam wyjść, czy może ci... Nie, mogę zostać, no. A ty jak zaprezentujesz Gwiezdne Wojny? Mam mieć. A, miecz masz, no dobra. Kinieś! Przypatrz dziewczyny, bo pan mówi, że to jest hobby. Dobrze. Mam lat. Pochodzę? Dobra. Czym się interesujesz? Siatkówką. Ale siatkówką drużyny męskie czy żeńskie? I to i to. I to i to. A grasz w siatkówkę? Grałem. Grasz? Grałem. Grałeś. Ale się młody jesteś. Chłopanek. Chłopanek, a co się stało? Dobra, jesteś kandydatka na żonę. Jakieś bałaganie. Bo wyglądasz na bałaganiarza. Dobrze. Co byśmy się jeszcze tu mogli spytać? W październiku wolny czas, czy nie? Zawsze w październiku. Gdyby jakaś zdrowa rola, żeby być gwiazdą, to masz czas na to. Mam czas, tak? Masz czas, to idealnie. Dobrze, pokaż teraz prawy profil. Prawy profil to jest... No to tak się właśnie mówi, ale... No, teraz lewy profil. Lewy profil. Lewy profil, spójrz teraz w kamerę. Uśmiechasz się, to uśmiechasz. To może przez chwilę... To są koniak, na który ja się boję. A które nie są takie straszne, jak mój kolega. Dobrze, a muzyki jakie słuchasz? Sylwia Grzeszcza? Jakiś taki utwór ulubiony z tym Grzeszcza? Lampę dziewczyna. A śpiewasz? Śpiewasz? A za to ci przydawałeś? Nie. Jakieś hobby masz? Takie uzdolnienia? Coś, co lubisz jeszcze bardzo robić? Dobra, nie słuchałem. A powiedz mi taką rzecz. Daleko stąd mieszkasz? W Słudzie. A tutaj przychodzisz na zajęcia? Nie. A jakie zajęcia lubisz, jak przychodzisz tutaj do ośrodka? To jakie zajęcia lubisz robić? Ja jeżdżę do zajęcia. Piosenek słuchać. Dobra. A malujesz też? Malujesz? Rysujesz? Pędzelkiem malujesz? Rysujesz? Lubisz rysować kredkami? Że rysujesz tam domek, słońce, wodę. Lubisz takie rzeczy robić, tak? Lubisz przyrodę? Bo mówiłeś, że lubisz spacery, to lubisz przyrodę. Dobra, to teraz pokaż nam swój prawy profil, czyli się obróć tak, w tą stronę, tu żebyś patrzył. Nie, tak żebyś patrzył o tutaj na mnie, to tak jest prawy profil, zobacz, o tak, patrz na mnie. To tak jest prawy profil, jak się mówi, że lewy profil, to się obracamy. I ty patrzysz wtedy na mnie tutaj. I tutaj na ekranie i kamera cię rejestruje, że pokazuje twoją stronę. A później teraz obróć tak w koło, tak jak wszyscy się obracali, o, żeby zobaczyć. Dobra. Później robimy tak, że pokazujemy ręce. Pamiętasz, jak pokazywałem, żeby pokazać ręce? Nie, że tak wszyscy pokazywali. Tak chcę zrobić, żebyś tak zrobił jak wszyscy. Tak, nie, puść mi ręce, tak żebyś... Pozwól mi robić. No, chodź do kamery. Nic się nie denerwuj. Dobra, zrobimy tak, jak wszyscy robili. Zobacz, i tak trzymaj, tak żebyśmy mogli to sfilmować. O, i trochę... A wiesz co? A zrób tak trochę bliżej do siebie ręce. I tak jest perfekt. I tak jak każdy zrobi...
tak jak zrobił on, to tak jest idealnie. Dokładnie, ty tak pokazujesz. To jest najlepiej. I tak dalej, żeby zobaczyć, czy będzie miał do tego predyspozycję, bo z takim wzrostem byłoby super. Nie każdy musi być aktorem. Można być super. Teraz polska reprezentacja w koszykówce wygrała z Chińczykami. Nie wiem, czy ktoś z was oglądał. Super był mecz. Kurde. Super chłopaki, super zwiedzają też świat, super poznają ludzi, uprawiają sporty. I pieniądze! Pieniądze dokładnie. Bo bez pieniędzy to nie. Czy uprawiasz sport jak piłka nożna? Piłka nożna. A w koszykówkę prowadzi, tak? Nie, nie bardzo. Dobra. Na imię mam? Jakub. Na nazwisko? Mam lat? 25. Pochodzę z? Rososza. Daleko to odbiało? To bliziutko. Bliziutko. Co jest fajnego w Rososzu? Co jest w twojej miejscowości najfajniejszego? Jest kościół, niedawno 100 lat, tak. A jakbym przyjechał do ciebie do Rososza, to byś mi pokazał? Rososzu, poza tym kościółkiem. Jest jeszcze coś. PKS. To PKS byś mi pokazał, żebym przedjechał. Tak? Lubisz to być? Fajnie? Tak. Tamte strony robią Rososza, jeżdżą tak po raz na 3 tygodnie. Aha. To cały czas wygląda, co się robi. To też wydało zainteresowanie, szykowanie, pomoc drugiemu człowiekowi. Super. Uczęszczam często do centrum polonezji. Super, super. Super jest to, bo zobaczcie jakby, zdrowy, duży, silny i tak dalej, i tak dalej. I fajnie jest też to, słucham? Kanapa będzie. Nie, ale jest fajne też to, że jakby mówi o tym, że lubi pomagać, tak, jakby, że pracować w wolontariacie. Słuchajcie, to jest tak, że jakby jeszcze nikomu jakby pomaganie drugiemu człowiekowi nie zaszkodziło, jakby nie spowodowało nic niefajnego. Mnie gdzieś tam tak nie wychowywał mój dziadek. Powiem wam to, bo to jest taka fajna rzecz. Powiem o tym, bo ja w październiku wydaję swoją książkę, autobiografię i tam opowiadam dużo o swoim dziadku, który mnie wychował. I on mnie wychował trochę też tak, że jeżeli widzisz drugą osobę, której możesz pomóc, że wymaga tej pomocy, to nie jest, że teraz ty się będziesz zastanawiał, czy jej pomóc, czy nie, że możesz. To jest twój obowiązek, żeby jej pomagać. Czyli jak jesteś silniejszy, ktoś jest słabszy, pomóż mu. Czyli jak ktoś ma jakieś, nie wiem, jakąś chorobę, czy jakiś problem zdrowotny, który powoduje, że w pewnych sytuacjach nie może sobie poradzić, nie wiem, dziewczyny są na wózkach i tak dalej, widzisz, pomóż, tak? To się zawsze, ja wiem, że to jest takie, to się zawsze opłaca, to jest zawsze wam będzie fajniej w sercu i dobrze, tak więc bardzo mi się to podoba, duże brawa dla niego. Że wymienił to jako swoje, nie wiem, zainteresowania, czy coś, co lubi robić, czyli lubi pomagać. Też zainteresowań lubi krzyżykowanie, dużo obrazków. A co to jest krzyżykowanie obrazków? To jest takie kanwa, która jest po prostu krzyżykowane, takie obrazek, to się krzyżykuje. A mnie to w ogóle nie dziwi. Na przykład moje rodzice mnie podziwiają, a mój tato to bym nie był. Ale mówię, zobacz tato, z dziubania, ale jakie fajne obrazy. Super, super, super. A masz tu jakąś pracę gdzieś tutaj, którą będziesz mógł mi pokazać, jak skończymy? Akurat nie. Nie ma nic tutaj takiego? Nie, to jest akurat praca, bo nie ma nie ma. To nie ma podobne. To jest własny warsztatek, jestem pracownik. Ja jestem z pracownik instalacji. Aha. Najfajniejszy, który wykonałeś? Co było na tym obrazku? Krzyżykuję obie papuszki, które siedzą naprzeciwko siebie. Aha. To robię na gotowym takim już obrazku, ale też robię takie prywatnie. Zacząłem, wymyśliłem sobie imiona i nazwiska. Na nosie po prostu rysuję projekt na
naprawdę super człowiek. I to super, daje dużą satysfakcję. Super. I każdy się pyta, jak to zrobić. Nie zdradzaj. Nie zdradzaj. Dobra, prawy profil. Jest prawy profil, widzę, jest dobra fryzura. Lewy profil, do napad. Czy ja już rozumiem, dlaczego nie chcesz ze mną na banki napadać? Ale mam jedno marzenie, żeby spotkać się z Jasonem Stathamem. Ten, co takie wybuchy różne. Aha. To kim jest Jameson Statham? Jameson Statham to jest ten, co jeździ taki samochodach szybkich. A, wiem, dobra. Ja akurat jestem z tych, co mnie motoryzacja... Nie obchodzi. Nie to, że nie obchodzi, ale jest ten taki słynny program, który wszyscy oglądają, jak się nazywa w telewizji, na całym świecie. Top Gear. Pański dywan, to sobie puszczam pańskie oczy. Laleczka, a ty porcelany, patrzała radą jak pękami. Nie miała taty ani mamy i nie tęskniła ani ani. Aż ja pewnego na koło do pracy. Ta napiroboreczka chodzi oczywiście o pieniądze, tak, które ona ma na kasie. Jest dwóch panów ochroniarzy. Pan ochroniarz, który siedzi jakby też w tym banku, jeden i drugi ochroniarz tak naprawdę mają po jednym zdaniu, bardzo krótkim. Jeden mówi, trzecia zamykamy, czyli że zamykają bank po godzinie trzeciej. Tak więc nie, mówię to dlatego po to, żeby się nikt nie stresował tym, że dużo tekstu, może nie będę mógł zapamiętać. Nie ma. Tak zrobiliśmy, żeby było fajnie. Żeby się nie trzeba było tym denerwować, a tak, żeby było fajnie, żeby zrobić tę scenę i żeby się jeszcze tym pobawić. Drugi z ochrony mówi tylko jedno zdanie, bo to zdanie jest jego, myślałem, że kiedyś sam to zrobię. Czyli on widzi napad na bank, no i niestety taki, z takim żalem wypowiada takie zdanie, zobaczycie to za chwilę w filmie. Czy widać? Tego nie kręcimy. To są nasi gangsterzy. O. Ochrona 1. Trzecia, zamykamy. Gangster, ten, który najwięcej mówi. Zapadł, kochani, tego napitowareczka. A tylko szybko. Bo spóźnię się do pracy. Ochrona 2. Gangster 1. Czy nie ten? Alarm się włącza. Pana kierownika, to wam, że tak powiem, ten film puści, wyemituje, to tam sobie zobaczycie. Ja tam później. Słucham? Kogo pan chciał? Ja gram tam taką postać jednego z tych gangsterów, ale ja jestem gdzie indziej, bo ja załatwiam akurat na granicy, żeby tam przejechały jakieś towary nielegalne przez granicę. Ale za chwilę, jak oni wsiądą, wyobraź sobie, że w tym pomieszczeniu znajduje się to, to i to. I ty teraz, mając ten tekst, który najczęściej musisz się nauczyć, nie musimy się go uczyć, możemy mieć tą karteczkę w ręku, zresztą tego tekstu tu nie jest dużo. To tłumacząc mu to, każemy mu sobie wyobrazić, że te wszystkie rzeczy, które są w scenariuszu, one są tutaj wokół nas. Tak więc udawaj, że tam, nie wiem, wyglądasz przez okno i myślisz, będzie on bogaty. Tak więc sobie myślisz, kurka wodna. Myślałem, że kiedyś,
może powiedzieć kurka wodna. Myślałem, kurka że... wodna. No, widziałem, myślałem, że gdzieś sam to zrobię. I ciasteczko, ha. Ciasteczko najlepiej ci wychodzi, widzę. No. Mama, gdzie kiedyś sam to zrobię. Bardzo dobrze. I teraz ty, zobacz, bo teraz ty musisz to złapać to, że po nim ty przychodzisz, mówisz, on mówi i ty znowu mówisz. I teraz mówisz już o pierścionku. Szalałeś, po co? Mi się przyda. Dobra. I teraz mi się przyda. Ja teraz robię... Aran! Aran! No i teraz wylatacie. No bu, bu, bu! A poczekaj, poczekaj, czekaj, czekaj. A gdzie jeszcze ty byłeś z tym? Gdzie to... Poczekaj, nie, poczekaj, jeszcze byłeś... Zobaczmy kiedy, gdzie on robi ci. Zobaczmy na filmie. Nie, coś to nie. Bo jeszcze ochrona, żebym ci za... Nie, wcześniej, wcześniej. Podychamy. Dobra, dobra, idzie. Dobra. Tu robisz do niego. Dobra, to stań przy nim, ale stań tu, żeby cię widownia widziała. Dobra, i ty zrobisz do niego. On, a on jak będzie się opychał tymi ciasteczkami, to zrobisz do niego. Jest. Dobra, robisz do niego. I puśćmy jeszcze raz całą scenę. Całą od początku. Gotowość na planie, cofnij się, pana kto się cofnie. Gotowość na planie.
gotowość na planie, dur to to. Pamiętaj, że później wiesz, alarm jest też trochę ruchu, tak? Żeby dziewczyna piszczała. Ruszaj się tak, żeby dziewczyny piszczały. Dobrze. Wiesz, jak to się robi? No. Wszystko wiecie, a już nie pokazujecie mi tego. A na rale były na ziemi, które ja w ciasteczka tak położył, nie tutaj na podłogę, Wiesz co, pod biurkiem, on je pod biurkiem. Bardzo dobrze to zrobiłeś, bo ja nie wiedziałem, co ty tam robisz, ale ty wszedłeś tak jak on pod tym biurko. Tak. Super. Młody chłop wszystko umie. Super. Super to zrobiłeś. Dobra, słuchajcie. Gotowość na planie. Cisza na planie. Kamera, akcja, poszło. Słuchajcie, zamykamy. Torebka. Zrobić to na gotowo, czyli już tak jakby naprawdę się spinamy, koncentrujemy, czyli pamiętamy. Trzecia zaczynamy, ty wchodzisz, dajesz torebkę, żeby zapakowała ci kanapki do torebki. Ty mówisz wtedy, myślałem, że kiedyś sam to zrobię, jeszcze ciastka, ty mówisz mu tam ci, ty mówisz ci, ty jeszcze nie, ty mu wtedy potem ci oddajesz torebkę, którą on ci dał. Oddajesz torebkę i on ci wtedy mówi, jeszcze ten pierścionek tam skarbie, a ty mówisz... Oszalałeś po co? Włącza się alarm, oni latają w koło i wtedy na to wszystko odzywa się... Dobra. Słuchajcie, robimy na ostro teraz. Cisza na planie. Co? Nie, okay. Bo on już za blisko, podejdź do niej, bo wiesz o co chodzi. Daj, idź stamtąd od tej zastawki, żebyś podszedł do niej. Nie, żebyś nie wiesz. On też tam wtedy wchodzi, wiesz o co chodzi, tam podchodzi do niej. Dupa. Cisza na planie, kamera, akcja, poszło. Trzecia, zamykamy. Zapakuj, kochanie, te kanapki do woreczka. Tylko szybko, bo spóźnię się do pracy. Rzucamy, ten stanek to zrobimy. Ten pierścionek też skończy. Nie, ty odejdź, bo ona musi... Zajebiście. O, ty musisz, ty dobrze ją tam wytrychniesz. Ty, ona ci da znać, dobra, ty ją tam lekko puknie i wtedy powiesz, tak jakby mu oddajesz wtedy tą torebkę. On wtedy ci powie, daj pierścionek, a ty mu powiesz, wiesz, jakby tam tą swoją sekwencją pierścionka, dobra? Ty mu oddawaj torebkę, ty daj jej sygnał kiedy, bo ty wtedy wyczujesz plusa. Ty oddajesz mu torebkę i on wtedy ci będzie chciał też zakosić pierścionek, dobra? Próbujemy jeszcze raz, ale jest dobrze. Sorry. Nie widzisz nic przeze mnie, kurwa. Nie, pan siedzi. Co? Cisza, kamera, akcja. Wychyl
się tak, tak jak on też trochę tam. Nie, tak jak on tam wstawał do tego okienka. Tak, zajrzyj, tak jakbyś zajrzał w to okienko. On to świetnie robił. Trzecie zamieszamy. Dobra. Zobacz, kochanie, te kanapki do woreczka, tylko szybko, bo spóźni się do pracy. Myślałem, że kiedy stanę. Ten pierścionek. Nie! Stop! Ona musi najpierw dać ci rękę z torbą, żebyś zobaczył, że jest pierścionek. Daję ci pieniądze, tak. Ona ci oddaje torebkę, w której jest sos. Wtedy spostrzegasz, że ona ma na ręku fingiel tak zwany. No i postanawiasz. Dobra, jeszcze raz wracamy, ale jest super. Cisza, kamera, akcja, poszło. Trzecia zamykamy. Zobacz, kochanie, te kanapowe woreczka, tylko szybko pospóźnię się do pracy. Myślałem, że kiedyś sam to zrobię. Ten pierścionek też skarbie. Alarm. Lata się. Dobra, idziemy.